Cześć, witajcie. Cześć, witajcie serdecznie. Ja jestem Dawid. A ja Daniel. Witamy na kanale Nowa Mowa w serii Po Dziewiątej. Jak zwykle poruszamy tematy związane z mową, z blokami, z jąkaniem, ale też czasem filozoficzne i psychologiczne tematy. A dzisiaj taki aspekt, czarna lista, zakazana. Jakieś tajemnicze słowa, które nigdy nie wypowiadają osoby, które mają właśnie SBS. Myślę, że każdy ma taką czarną listę, albo na pewno większość osób, która właśnie ma z tym problem, ponieważ są to słowa, które właściwie mamy 100% pewności, że nie powiemy. Czyli po prostu jesteśmy bezradni, jeżeli mamy użyć danego słowa właśnie z tej czarnej listy. Oj tak. Takie blacklisty, czarne listy, zakazane listy słów, no niestety istnieją i one lubią się powiększać. Tak, z każdym rokiem dochodzą. Doświadczenia są znowu nowe, nowe osoby, przy których znowu powstają jakieś blokady w mowie, no i te słowa czasem stają się tak trudne do wypowiedzenia, to jest takie napięcie na tych słowach, że nie ma szans, nie wypowiemy. Tak. I pamiętam, no z autopsji oczywiście powiemy, w mojej liście na pierwszym planie było słowo dzień dobry. Tak. To było zakazane słowo i no niestety trzeba go używać i uczucie, które towarzyszyło sytuacji, kiedy nie można go powiedzieć, zawsze było paskudne i zawsze w tym rankingu czarnej listy dzień dobry było na top 3. Właśnie, no to jest najczęstsze słowo właściwie, które się używa, szczególnie przy poznawaniu nowych osób, czy przy wchodzeniu w nowe miejsca, przy stwarzaniu nowych sytuacji, na przykład wchodzimy do sklepu. Dzień dobry. Tak. W szkole pani. W szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Wejście sąsiadka. Do sali. Dzień dobry. Telefon. Gdzieś. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszędzie przydałoby się powiedzieć to dzień dobry, ale na szczęście na dzień dobry jest dużo zamienników. Tak. Można powiedzieć witam serdecznie. Cześć. Tak, dobry wieczór. Czasem nawet jak jest, nawet jak jest wczesna pora, można powiedzieć dobry wieczór. Tak. Tak, no i to jest właśnie to. No. Na drugiej pozycji w mojej liście to oczywiście moje imię, Dawid. Wow. Tak. Okropne to oczywiście. Myślę. Przez długi czas nawet miałem pretensje do rodziców, dlaczego mi dali takie imię. Trudne. Nie mogli dać na przykład Adam. A z kolei historia z Adamem była też w którymś odcinku. Możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki jakieś, któryś z poprzednich odcinków. Tam jest właśnie historia, jak stało się dla pewnego kursanta trudne swoje imię, że postanowił zamienić w urzędzie je na inne. A potem okazało się, że i tak nawet Adam blokadę ma na nowym imieniu, więc no naprawdę. I to właśnie pokazuje, jak powstaje ten problem, jak powstaje ta czarna lista naszych słów. I też w tym odcinku dzisiaj wyjaśnimy, dlaczego powstaje ta czarna lista w SBS-ie, no i czemu tak się dzieje. Tak. Nie, oczywiście, ale może jeszcze o twojej czarnej liście powiedz właśnie, słuchaczom. Powiedziałeś, tak? Tak, u mnie oczywiście też to było zawsze imię, też podobnie mam na imię. Też na D. Też na D, Daniel, więc tutaj też ciężko było często to właśnie powiedzieć, wysłowić. Też podaję różne historie na poprzednich odcinkach, na przykład jak nauczyciel mnie zapytał w jadalni kiedyś przy całej grupie osób, jak mam na imię, czy jak się nazywam, bo mnie chciał wpisać do listy osób, które zapłaciły za obiady. No i niestety to Daniel mi nie mogło przejść i no, cała sala się śmiała, że nawet się przedstawić nie umiem. A ten nauczyciel jeszcze mi powiedział, co nawet nie umie się przedstawić. Tak. I wszyscy śmiech, śmiech, a ja czerwony, uciekłem z tej sali. No straszne sytuacje, takie doświadczenia. No i takich było często. Pamiętam kolejne słowa z czarnej listy, to moja ulubiona śmietana. O, tak. To też często. Pamiętam. Tak, to też nie jedna historia właściwie jest związana. Śmietano, i sytuacja, kiedy na przykład mama wysłała mnie do sklepu po śmietanę. Jeszcze 36%, gdzie trzeba było to powiedzieć, że mi dała taką, a nie inną, no to niestety powiedziałem na przykład mamie, że nie ma śmietany, nie ma, po prostu. Jak to? Zawsze była. Dokładnie. I tak właśnie dochodzą do czarnej listy, potem jeszcze, no właśnie, kolejne. Adres e-mail, pamiętam, kolejny już top 3. Potem numer telefonu i tak dalej. Ulica. Ulica. O, ja.
A moja ulica jeszcze jest Racławicka. Pamiętam też, nigdy nie mogłem tego opowiedzieć. Nawet też mam takie kolejne przykre doświadczenie, jak miałem pizzę zamówić. I koledzy moi, oczywiście, którzy również, nie wiem czemu, ale często nie chcieli tej pizzy zamówić, nie chciało im się dzwonić. To jest taki pewien absurd, prawda, i paradoks. Że mają płynną mowę. Mają płynną mowę, a czasem ktoś się wstydzi powiedzieć, czy zadzwonić gdzieś, mimo że mówi płynnie, bloków nie ma i hąkania. A no i były takie sytuacje, że często musiałem po prostu sam zadzwonić po tą pizzę. No i pamiętam, że miałem powiedzieć Racławicka i nie mogłem tego wypowiedzieć i duszę się na tym słowie i ciężko i było. I oczywiście Racławicka na blacklistę leci. Dokładnie. I na przykład ta osoba przy telefonie z drugiej strony jakoś inaczej zrozumiała tę ulicę i tam powtarza mi jakaś Harcławicka. I mówię, nie, nie. I znowu próbuję to Racławicka. To jest okropne. Udręka. Tak. No i dobrze, to już mniej więcej wiecie, że tak powstają czarne listy, że coś się nie udało, ale dlaczego one powstają? To, czy to jest... Problem leży w tych wyrazach, że one są takie trudne. Czy ta R-ka jest taka trudna? Czy ta R-ka? Czy to D? D? Jest takie czy mocne? Może dzień dobry? Nie. No właśnie nie. Nie, 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 słuchajcie. Czarne listy, te blacklisty czarnych, tych trudnych słów, one oczywiście zależą od sytuacji. Powinno się jeszcze nazwać to czarną listę. Osobo-sytuacyjną, wyrazową. Dokładnie. Bo ciekawe jest to, że imię Daniel, gdy mówiłem do siebie w domu, w pokoju czy do lustra, wychodziło. Tak. Mówiłem pięknie, wyraźnie. Tak. Daniel. A na przykład w jakimś sklepie, czy właśnie w szkole, może nie w sklepie, ale w szkole, no to mi jednak nie mogło przejść w ogóle. No niestety też są takie sytuacje, że jeśli te porażki, te upokorzenia, ta bezsilność trwa latami i jest tak częsta, to dochodzi do takiego nawet stopnia zaczernienie czarnej listy, że nawet nie powiesz tego wyrazu w pokoju samemu. Są takie opcje. Tak, tak. Już na samą myśl już masz blokadę, bo już myślą uruchamiasz napięcie. Napięcie. I to są już sytuacje bardzo ciężkie, że nawet nie trzeba iść próbować, bo już wiadomo w domu, że nie powiesz. I są osoby wśród naszych kursantów, gdzie te czarne listy mieli olbrzymie. Właściwie nie było białej listy. Właśnie w setkach, albo właśnie dokładnie nie było białej listy. Właściwie cały słownik języka polskiego był na czarnej liście. Bo każde słowo właśnie okazywało się trudne. Do wypowiedzenia. Było takie napięcie już. No jak to żyć, słuchajcie? Jak funkcjonować, skoro myślisz, czarna lista od razu świeci, nie powiesz nic. Myślę, że w moim życiu również były takie sytuacje. Może nie było tak cały czas, bo jednak ta mowa tam po części była czasem płynna. Czasem wyszło coś idealnie nawet. Stąd ta trawka, prawda, na naszym plakacie SBS-u, że tam czasem jednak coś wyszło. No ale jednak były takie sytuacje, gdzie byłem w takim napięciu i w takim kontekście sytuacyjnym, że wiedziałem, że nie mogę powiedzieć nic wręcz. Na przykład jakaś myśl mi wpadła, aha, powiem to tak, nie powiem. Okej, to powiem to inaczej, nie powiem. I co wmyśliłem, jakakolwiek myśl powstała w mojej głowie, to powstało takie napięcie, że nie wyszło ani jedno słowo. Tak. Właśnie od razu mi taki wątek przypomniałeś, bo o to zapytała mnie kiedyś Ewa Drzyzga w rozmowach w toku. Paręnaście lat temu, pyta się mnie, ale Dawid, z jakimi słowami ty masz najgorzej? A ja mówię, no kiedyś było tak, że mogło być, że ze wszystkimi. Ale jak to? No tak, mówię. Są takie momenty blokady, że nie powiesz nic, żadnego słowa. A czasami powiesz wszystkie. No właśnie. No i ona tego nie miała zrozumieć, czemu tak jest. No właśnie. Bo napięcie może być tak duże, że nie powiesz nic. W danej sytuacji albo przy danej osobie. Tak. No i czy w nowej mowie również jest czarna lista? Właśnie. Czy może się pojawić jakaś lista czarna, gdzie nie powiemy ani słowa nową mową? Wow. Otóż nie ma takiej czarnej listy, bo w nowej mowie nie ma wyrazów. Tylko są potoki sylab. Tak. Zlepki. Są zlepki, są dźwięki, są w ogóle całe frazy. Tak. Dźwięków, więc nie ma czarnej listy.
A jeśli jakaś myśl nam się pojawi nawet, to trzeba zrobić kilkadziesiąt przykładów i udowodnić sobie, że nową mową mogę je powiedzieć. Myślę, że tutaj też należy właśnie powiedzieć w ogóle takie podstawy, no, taki fundament nowej mowy. Czym w ogóle jest nowa mowa? Nowa mowa to nie jest jakaś, nie wiem, magia czy jakieś czary w naszej mowie, tylko po prostu to jest inny styl mowy, który ma swoje zasady, ma tam swoje różne, ma swój cały system, który opiera się na luzie, relaksie, spokoju, jednocześnie płynności w mowie, pewności, więc to jest cały system. Jeżeli tego zabraknie w jakiejś sytuacji, to po prostu nam się może zdarzyć użyć starej mowy. I to nie jest wtedy tak, że użyłem nowej mowy i miałem blok. Nie, po prostu zdarzyło ci się użyć starej mowy w danej sytuacji. Po prostu. No, dobrze ćwiczyć jest tak intensywnie nową mowę, tak dużą ilość razy, że no właśnie nie ma potrzeby próbowania starej. Tak, dokładnie. Więc czarne listy nie są potrzebne. Nawet jak wpadniemy w obsesję jakiegoś słowa, no to wystarczy zrobić kilkadziesiąt razy jakąś sytuację i przekonać się, że w nowej mowie jej powiesz. No. Dokładnie, więc to trzeba zrozumieć właśnie w ten sposób. Jako system, jako styl mowy i odróżnić stary styl mowy od nowego stylu mowy. I tak to wszystko jest, myślę, jasne. Tak jest. Także dziękujemy, twórzcie dużo dobrych, białych, złotych list, aż złotych, z sytuacjami i z piękną mową. Tak. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.